film mojej produkcji na moim kanale. Ale spierdzolimy. Cześć wszystkim, dzisiaj trochę taki nietypowy materiał, ponieważ raz, że prawdopodobnie, jeżeli coś się wydarzy nie tak z tym, co ja będę robił, a możecie już sami zobaczyć, co mam w ręku, to może być tak, że to będzie najdroższy film w mojej produkcji na moim kanale oczywiście, bo jeżeli dojdzie to do czego, że ta płukanka uszkodzi silnik, to trzeba będzie niestety albo zastanowić się nad remontem silnika. Robimy płukankę silnika. Wszyscy mówią, żeby na 15 minut odpalić samochód, żeby ta płukanka sobie popracowała, wypłukała ten silnik. Ja dzisiaj zrobię inaczej. Samochód, jednostka benzynowa, pokrywa już ściągnięta. I zobaczcie, jak wygląda górna część silnika. Wleję tą płukankę do środka. Co ja zrobię następnie? Ja to zaleję i sobie parę kilometrów pojeżdżę. Pojeżdżę ostro, słabiej. I później następnie po tej płukance ściągnę jeszcze raz pokrywę zaworów i zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda. Czy ta płukanka coś dała i wyczyściła ten nagar? Bo zobaczcie, co jest na pokrywie zaworów. Zobaczcie sami, co tutaj jest. To widzicie? A pozostałość nawet tu została. Ja to będę musiał silikonem zrobić. Ale zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Spróbujemy to jeszcze oczyścić. Może się uda. Sam jestem ciekaw, jak to tak naprawdę wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy. Czy to, co tutaj jest, wyczyści się chociaż trochę? Żeby nie było, że coś oszukuje, jest. Patrzcie. I lejemy. Aha. Trzeba nalać troszkę do tej miski. Troszkę tak. Cyk. O kurna, leje się tu. Ale s***ułem. Dobra, ci. Zapomniałem o kanałach. Zapomniałem, słuchajcie, o kanałach, że tam są. Żeby nie wlać do świec. To ja wiem też. Zobaczymy, jak to wygląda. Ty, patrzcie to. Wy to widzicie? Może się wyczyszczą, że będą takie jasne. Później zaleję świeżego oleju, to ten świeży olej tak samo to powinien wyczyścić. Ja jak kupiłem go, zlałem olej, to uwierzcie, był bardzo, bardzo czarny i bardzo gęsty. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj wymieniał olej, a mógłby być nawet niewymieniany olej z 50 tysięcy kilometrów, jak nic. To jest benzynka, od razu mówię, dwulitrówka, jakby coś się pytał. Dobra, skręcam, zakładam cewkę i działamy z tematem. Odpalam go i zobaczymy, jak to będzie wszystko chodziło. Jadę się dzisiaj, jeszcze jutro się przejadę. Jutro ściągam pokrywę, zobaczę, jak to wygląda z tym silnikiem. Sami ocenicie, czy płukanka pomogła, a przy okazji może... Miejmy nadzieję, że dojadę, żeby nie okazało się, że gdzieś po drodze stanę, że się silnik zatrze. 282-605, taki mamy przebieg obecnie. Wszystko musi być udokumentowane, zobaczcie sami. Jadę samochodem, nic się nie dzieje, żadna kontrolka ciśnienia oleju nie pokazuje się. Przecież żaden się nie świeci, więc spokojnie. Mam pewien projekt odnośnie tego samochodu. Jadę póki co od razu go zatankować. Kilometry już za mną. Jedziemy dalej. A moc, nic się nie dzieje. Jadę. Nie odpuszczam. 3 km za mną. Pukamy. Niech się puka. 5 km zrobione. Auto już zatankowałem. No to czas dalej ruszać. Jedziemy. Końcówka. Wy tego nie widzicie. Może tak bardziej wam pokażę. O, widzicie to? Jest. 629, czyli 24 km zrobione na pukance. Około, tak myślę, nie wiem, z pół godziny pojeździłem. Nic się nie dzieje. Silnik chodzi równiutko. Jeszcze myłem silnik, więc może coś parować.
Nie, no sami zobaczcie, elegancko silnik chodzi. W sumie chyba nawet ciszej chodzi, jak wlałem tą pukankę, niż wcześniej. Ale dobra, nie ma co. Siemano, siemano. Nowy dzień, w takim razie dalsza część eksperymentu, dalsza część pukania silnika. Mianowicie wczoraj zrobiłem prawie 25 km tym samochodem na pukance. Rano jeszcze auto około godziny w sumie chodzi. Myślę, że z godziny już chodzi na tej pukance. Za chwilę odkręcam pokrywę, zobaczymy jak wygląda silnik i za chwilę będę spuszczał olej. Sami zobaczcie jak to wygląda, patrzcie. Tu jest w ogóle jaśniejsze, elementy są. Widocznie tutaj bardziej wypukało, wyczyściło. To nie, że jakieś tam światło pada, nie. Tutaj jest czyściejsze, a tu jest coraz bardziej brudne. Jak wygląda olej po roku użytkowania, po 15 tysiącach kilometrów. Pukanka wypukała to co miała zrobić, wyczyściła silnik. Parę razy takich czynności zrobię i powinien być silnik wewnątrz coraz czyściejszy, no ale póki co tak to wygląda. Na szczęście cieszę się, że nie ma żadnych opiłków, więc pukanka nie uszkodziła nic. Jeżeli chodzi o tą pukankę, ja pojeździłem, silnikowi się nic nie stało, silnik nie został uszkodzony. Częstsza wymiana oleju, a olej ma właściwości czyszczące, wyczyści ci silnik niż stosowanie tej pukanki. Stosować pukankę można profilaktycznie przy każdej wymianie, jak najbardziej. Ale to jest tylko taka kosmetyka moim zdaniem, ponieważ sami możecie zobaczyć. A, pokażę wam od razu pokrywę. Skręcę teraz tą pokrywę. W takim razie, słuchajcie, no to co, nie ma co przedłużać. Zalewam świeży i to będzie koniec, jeżeli chodzi o moje działania z tym samochodem. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie, jakbym tą pokrywę pomalował na czerwono. Lepiej niech zostanie pokrywa taka, jaka jest w tym samochodzie. W takim razie kończymy ten materiał. Na szczęście udało się bez remontu silnika. Nie będzie dalszej części z remontu silnika czy coś, bo silnik żyje. Silnik żyje. Silnik się nie popsuł przez pukankę, tak jak większość ludzi mówi, a stosowanie pukanki, zatrze silnik i tak dalej. No nie. Nie zatarłem silnika, słuchajcie. Nie zatarłem silnika. Pojeździłem na tej pukance. Nic się nie stało. W takim razie decyzja należy do was, czy chcecie stosować tą pukankę, czy wolicie wymianę oleju. W takim razie dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!